Anita Maińska, witam i zapraszam na informacje biłgorajskie, a te dziś zaczynamy od trzech sesji, czyli spotkań radnych powiatu, miasta i gminy, które odbyły się w tym tygodniu. Za nami ostatnia sesja siódmej kadencji Rady Miasta. I na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniały się przepisy prawne, mieszkańcy zgłaszali wnioski o różne zmiany. Jest nowy statut powiatu biłgorajskiego. Pierwszą taką zmianą, która jest dosyć istotna, jest zmiana, która wprowadza do funkcjonowania w obradach powiatu komisję skarg, wniosków i petycji. W tym tygodniu odbyła się również uroczysta sesja Rady Gminy. Wcześniej dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W piątek odbyły się uroczyste obchody 34. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tutaj pieśń na wejście i między innymi w modlitwie zwanej kolektą, że trzeba złożonować życie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada obchodziła 60-lecie. Nasza spółdzielnia powstała 60 lat temu po to, żeby zmienić miasto Biłgoraj. Wygraj z rakiem to hasło konferencji, na którą zaprosiło Stowarzyszenie Biłgorajskich Amazonek. Zachorowuje nam 16 tysięcy kobiet, z czego 30%, czyli ponad 5200 pacjentek umiera. Ostatnia sesja Rady Miasta siódmej kadencji to był czas na podsumowanie i podziękowania za 4-letnią pracę. Przed tym jeszcze radni podjęli kilka ważnych dla miasta uchwał. Ocena aktualności, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj. To był jeden z punktów obrad radnych. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Regina Koszel-Cis, kierownik referatu gospodarki przestrzennej, terenami i rolnictwa. Przypomniała historię tworzenia i zmian studium. Pierwsze studium było uchwalone w 1998 roku, zmiana dla całości została przyjęta w 2003 roku, kolejna zmiana była w 2010 w części i na przestrzeni tych wszystkich lat zmieniały się przepisy prawne, mieszkańcy zgłaszali wnioski o różne zmiany. Jak wiemy, w 2007 roku było przystąpienie do planu dużego, które opóźniło start z przystąpieniem do zmiany studium, natomiast ta zmiana została podjęta w zeszłym roku i już się toczy. To stwierdzenie, które jest w tej uchwale, w tej ocenie aktualności, jest po prostu właśnie jakby oceną tego stanu faktycznego, który mamy na dzień dzisiejszy, czyli stwierdzamy, że studium jest częściowo nieaktualne, a toczy się już ta aktualizacja. Natomiast jeśli chodzi o plany, z 28 planów, które mamy obowiązujące, 17 planów jest aktualnych, jeden plan miejscowy wymaga zmian ze względu na przyjmowanie wniosków. Zostały przyjęte dwa wnioski do planu Dąbrowicy. Radny Andrzej Łęcki miał pytanie w sprawie podjęcia uchwały. Krótkie pytanie do pani kierownik, jako że przy uchwalaniu planu było spore zainteresowanie mieszkańców uwagami do zmiany studium. Gdyby pani mogła krótko przedstawić harmonogram ewentualnego wyłożenia studium w przyszłym roku, żeby mieszkańcy zostali poinformowani o dalszym etapie prac. Dziękuję bardzo. A więc zgodnie z umową, którą zawarliśmy na opracowanie studium z projektantem, są takie kroki milowe co pół roku. Pierwszy etap mamy już za sobą, czyli przeprowadzenie pełnych analiz już jest za nami. Teraz jest sporządzany projekt. Pierwsze materiały spływają już do urzędu, także pochylamy się nad nim. Do końca tego roku powinniśmy mieć finalną wersję projektu studium. Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale przyszłego roku mogłoby dojść do wyłożenia do publicznego wglądu. Według harmonogramu jest na to czas do połowy przyszłego roku. Do końca przyszłego roku planowane jest uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Biłgoraj. Uchwała w sprawie oceny studium podczas sesji została przyjęta jednomyślnie. Środowa sesja Rady Miasta była ostatnią w tej kończącej się siódmej kadencji. W związku z tym radni wysłuchali też informacji o pracy w siódmej kadencji burmistrza Biłgoraja. Chcę bardzo serdecznie podziękować Prezydium Rady z panem przewodniczącym Marianem Klechą na czele, wszystkim paniom i panom radnych za współpracę w siódmej kadencji, którą myślę, że możemy uznać do dobrych kadencji, których udało się wykonać wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję również pracownikom Urzędu Miasta, mojemu zastępcy, panu burmistrzowi Michałowi Decowi, skarbnikowi Romanowi Żukowi, wszystkim kierownikom. Już nie będę wymieniał z nazwiska. Niech każdy wie, że doceniam tę współpracę. Kierownikom jednostek bardzo serdecznie dziękuję za współpracę.
Także przewodniczący Rady Miasta Marian Klecha przedstawił informację z pracy Rady Miasta siódmej kadencji. Podjęliśmy wiele trafnych decyzji w formie uchwał, które mam nadzieję służą i będą dobrze służyły społeczeństwu Biłgoraja. Na przestrzeni 4 lat na sesjach Rady obradowaliśmy 41 razy. Uchwaliliśmy 385 aktów prawa miejscowego w postaci uchwał. Komisje stałe odbyły 174 posiedzenia. Na sesjach i poza nimi zgłoszono łącznie 464 interpelacje. Koniec środowej sesji to podziękowania, jakie otrzymali radni miasta Biłgoraj siódmej kadencji. To były też podziękowania dla burmistrza Biłgoraja i jego współpracowników za wykonaną pracę w ciągu ostatnich 4 lat. To była ostatnia sesja, na której radni głosowali nad uchwałami. Planowana jest jeszcze jedna uroczysta Rady Miasta, Powiatu i Rady Gminy na 11 listopada. Będzie połączona z uroczystością setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym tygodniu odbyła się również sesja Rady Powiatu, podczas której m.in. radni zaakceptowali nowy status powiatu biłgorajskiego, a na zakończenie ostatniego spotkania wręczono podziękowania i pamiątkowe albumy wszystkim, którzy zakończyli pracę w tej piątej kadencji Rady. Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad były zmiany w statucie powiatu, które przedstawiła sekretarz Małgorzata Litwo-Szrudy. Pierwszą taką zmianą, która jest dosyć istotną, jest zmiana, która wprowadza do funkcjonowania w organach powiatu Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja ta będzie rozpatrywać skargi na działania zarządu powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje mieszkańców kierowane do Rady Powiatu. Kolejne zmiany są raczej porządkowe i dotyczą na przykład terminu dostarczania materiałów na obrady sesji. Muszą one być przygotowane i dostępne na 5 dni przed każdą sesją. Nieobecności radnych, czy to na komisjach, czy na sesjach, te muszą być usprawiedliwione najpóźniej 3 dni po nich. Kolejna zmiana jest to zmiana bardzo istotna i dotyczy inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców powiatu. Mieszkańcy powiatu w liczbie co najmniej 500 osób posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, czyli do Rady Powiatu, mają prawo zgłosić projekt uchwały pod obrady Rady Powiatu. Projekt uchwały będzie przechodził oczywiście taki tryb procedowania, jak wszystkie inne projekty uchwały i winien być rozpatrzony w przeciągu miesiąca od daty zgłoszenia, nie później jednak niż w przeciągu 3 miesięcy od daty jego zgłoszenia. Każda z sesji kolejnej kadencji Rady ma być też rejestrowana w formie audio-wideo, a interpelacje radnych mają być składane jedynie w formie pisemnej. Radni przyjęli zmiany jednogłośnie. 46. sesja to również zmiany w budżecie oraz uchwalenie programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Ponieważ w takim składzie radni spotkali się po raz ostatni w tej kadencji, starosta Kazimierz Paterak przedstawił podsumowanie zadań inwestycyjnych wykonywanych w trakcie mijającej kadencji i podziękował wszystkim radnym za współpracę. W mojej ocenie ta kadencja była dosyć pracowita i owocna dla naszego powiatu. I teraz było to możliwe dzięki w zasadzie zgodnej pracy Rady Powiatu. Wiemy, że uchwały budżetowe były różnie podejmowane, natomiast nikt z radnych nie kwestionował tych zadań inwestycyjnych. I dzięki temu można było, powiedzmy sobie, podejmować działania, starać się ze różnych źródeł o te środki, składać jako deklaracje, mając za sobą pewne i jasne stanowisko Rady, czy poparcie Rady Powiatu. I w tym momencie chciałem bardzo serdecznie za to takie gospodarskie podejście pań i panów radnych bardzo serdecznie podziękować. Na zakończenie ostatniego spotkania radnych wręczono podziękowania i pamiątkowe albumy wszystkim, którzy zakończyli pracę w tej piątej kadencji Rady Powiatu. Uroczysta podsumowująca siódmą kadencję sesja Rady Gminy odbyła się w czwartek w sali konferencyjnej urzędu, a szczegóły już za chwilę w naszym materiale. Siódma kadencja Rady Gminy to 55 spotkań radnych, podczas których podjęto 345 uchwał, w tym 91 dotyczyło budżetu gminy, 22 uchwały dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 27 oświaty, a 14 gospodarki komunalnej. Rada Gminy podjęła szereg uchwał dotyczących inwestycji w gminie Biłgoraj, m.in.
sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korytków Duży, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Hedwiżyn, druga linia zabudowy, Sól, druga linia zabudowy, Podlesie, Bukowa, Andrzejówka, czy zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym montaż kotłów na biomasę oraz szereg inwestycji polegających na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy Biłgoraj. Podczas trwania siódmej kadencji Rada Gminy Biłgoraj uchwaliła plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Biłgoraj, plan odnowy miejscowości Andrzejówka i Bukowa na lata 2016-2023 oraz lokalny program rewitalizacji gminy Biłgoraj na lata 2017-2023. Dziękując Państwu za tą wspaniałą kadencję, życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Podziękowania za dotychczasową pracę w Radzie złożył również wójt Wiesław Różyński. Zaangażowania w pracę w mijającą kadencję 2014-2018. Jednocześnie dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. I tu jest takie piękne zdjęcie naszych Państwa radnych, mój podpis i tu w przypadku Pana Przewodniczącego w zastępstwie Wiesław Niemiec. Na zakończenie ostatniego spotkania radnych wręczono podziękowania i pamiątki wszystkim, którzy zakończyli pracę w tej siódmej kadencji Rady Gminy. W piątek w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody 34. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana związanego z Solidarnością i robotnikami. 19 października w całym kraju, również w naszym mieście, odbyły się rocznicowe uroczystości, w których uczestniczyli mieszkańcy Biłgoraja, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe oraz młodzież szkolna. W kościele pod wezwaniem świętego Jerzego uroczystą mszą świętą rozpoczęły się obchody 34. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tutaj w pieśni na wejście i między innymi w modlitwie zwanej kolektą, że trzeba zawodowo zwyciężać. To prawo świętokrwawe zawołanie stało się dewizą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jego programy na kapłańskie życie, które trwało bardzo krótko, 12 lat tylko. Ale trzeba jakby też zobaczyć jego życie, jego rozwój, żeby zrozumieć też, że z takiego człowieka, który nawet i od strony fizjonomii nie był jakimś tytanem, mocarzem, wyrósł ktoś piękny wewnętrznie, ktoś silny wewnętrznie. Dlatego warto prześledzić jeszcze raz, choćby pokrótce, życiorys naszego patrona dnia dzisiejszego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku w wiosce Okopy na Białostoczyźnie. Był kapelanem związanym z Solidarnością. 19 października 1984 roku został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, a po brutalnym pobiciu oprawcy wrzucili księdza do Wisły, na Tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem świętego Stanisława Kostki. Po Eucharystii młodzież z Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony księdzu Jerzemu. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców przez przybyłe delegacje. Organizatorami wydarzenia byli parafia pod wezwaniem świętego Jerzego, starosta biłgorajski oraz pierwsze liceum ogólnokształcące imienia ONZ w naszym mieście.
W tym roku minęło 60 lat od założenia spółdzielni mieszkaniowej Ładan. Z okazji jubileuszu w sali widowiskowej Biłgorajskiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala. Pierwszy blok spółdzielczy w Biłgoraju powstał przy ulicy Ogrodowej 7. Budynek miał 18 mieszkań i 2 piętra. A potem budowano kolejne przy Nadstawnej, Placu Wolności, Kościuszki czy Krzeszowskiej. W latach 1976-77 powstało 299 mieszkań, ale prawdziwy boom nastąpił 2 lata później, kiedy lokatorzy wprowadzili się do 499 nowych mieszkań. Dla wielu rodzin był to szczyt marzeń, a Biłgoraj zmienił się już na zawsze. Nasza spółdzielnia powstała 60 lat temu po to, żeby zmienić miasto Biłgoraj. I bardzo się cieszę, że nasi mieszkańcy uczestniczą nie tylko w tym życiu bieżącym, ale też uczestniczą w życiu naszej spółdzielni, można powiedzieć też takim towarzyskim, artystycznym. Udostępniamy nasze sale tutaj w budynku na ulicy Nadstawnej dla różnych organizacji społecznych i emerytów. Udostępniamy dla Miejskiego Domu Kultury, gdzie młodzi starcy cieszy bardzo ćwiczy, dzisiaj prezentuje się. I współpracujemy z wieloma organizacjami społecznymi, z niepełnosprawnymi, wyrzystami, wędkarzami, no wieloma innymi, z Lokiem, Wyborowym Kraju, jest tu prezes też. Także myślę, że spółdzielnia wpisuje się w nasze życie miasta Biłgoraja. W uroczystych obchodach 60-lecia spółdzielni mieszkaniowej Łada wzięli udział zaproszeni goście, samorządowcy i przedstawiciele instytucji oraz urzędów, a także osoby, które przyczyniły się do jej rozwoju. Najbardziej zasłużeni podczas gali otrzymali odznaczenia. Za zasługi dla spółdzielczości medale otrzymali Aleksander Bełżek, obecny prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Łada, Mirosław Sitarz, zastępca prezesa, a także Danuta Kazirut, członek zarządu. Z kolei Zarząd Krajowy Ligi Obrony Kraju w Warszawie przyznał wyróżnienie spółdzielni za zasługi dla Ligi Obrony Kraju, a wręczył je Ryszard Łuczyn, prezes Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju. Jak ja pracuję ponad 20 lat w Lidze Obrony Kraju, to pierwszy raz taki medal wręczam na tego typu uroczystości, w ogóle za uroczystości w Biłgoraju. Także to jest najwyższe odznaczenie dla Ligi Obrony Kraju dla spółdzielni. Uroczystości towarzyszyła również część artystyczna. Na scenie BCK wystąpiły zespoły działające przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz zespół Belferki. W tym roku Rada Miasta przyznała spółdzielni mieszkaniowej Łada tytuł zasłużony dla miasta Biłgoraj. Obecnie spółdzielnia posiada 75 budynków mieszkalnych, 8 pawilonów wolnostojących, a lokatorzy korzystają z prawie 300 garaży. Na koniec ubiegłego roku spółdzielnia osiągnęła zysk w wysokości prawie 700 tysięcy złotych. Wygraj z rakiem to tytuł konferencji, na którą zaprosiło Stowarzyszenie Biłgorajskich Amazonek. Podczas spotkania goście z Zamojskiego Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej mówili o tym, jak rozpoznać raka piersi i jak z nim walczyć. Październik to miesiąc walki z rakiem, to moment, kiedy mówi się więcej o tej groźnej chorobie, o tym, jak z nią walczyć i jak się przed nią ustrzec. Po raz trzeci organizujemy konferencję Wygraj z rakiem. Jest ona poświęcona po raz kolejny przede wszystkim profilaktyce, ale będziemy też mówili o nowoczesnych metodach wykrywania i badania raka, także o zdrowym odżywianiu. Miesiąc październik jest miesiącem walki z rakiem, także jest to takie bardzo ważne i my w tą ogólnoświatową akcję też się włączamy. W akcję, podczas której brzmią przypomnienia o tym, jak ważne są okresowe badania i profilaktyka, ale brzmią też nieubłagane statystyki. Rak piersi w Polsce jest nowotworem, który niestety co roku zachorowuje nam 16 tysięcy kobiet, z czego 30%, czyli ponad 5200 pacjentek umiera. Jest to
cały czas wynik nas niezadowalający i staramy się zrobić wszystko, żeby poprawić współczynniki przede wszystkim wyleczalności. Żeby mówić o współczynnikach wyleczalności, dobrze byłoby, żeby wszystkie kobiety widziały, jak ważną rolę odgrywa profilaktyka w rozpoznawaniu raka piersi. Profilaktyka jest pojęciem bardzo szerokim i w zakres profilaktyki wchodzi zarówno samo badanie piersi, wchodzi badanie USG, mammografia, które to czynniki pozwalają kobietom wykryć nowotwór we wczesnym stopniu klinicznego zaawansowania. A wiadomo, że im wcześniej wykryty nowotwór, tym większe są szanse na wyleczenie. To także potwierdzają statystyki. Pacjentki, które mają wykryty nowotwór we wczesnym stopniu zaawansowania, czyli na przykład w stopniu pierwszym, przeżywają nam 10 lat, 90% pacjentek przeżywa nam 10 lat. Natomiast im zaawansowanie nowotworu jest większe, tym niestety ta przeżywalność spada nam drastycznie do 30-40%. Dr Małgorzata Chilimoniuk podkreśla, że coraz więcej kobiet zaczyna leczenie w tym najwcześniejszym stadium, jednak wciąż jest potrzeba informowania i przypominania o potrzebie profilaktyki. Lekarze liczą na zmianę podejścia pacjentów do tego tematu. Mówią, że zmieniło się podejście do diagnostyki, prognoz i samego leczenia nowotworów. Radioterapia, o której dzisiaj będę mówił, znalazła swoje znaczące miejsce w leczeniu tego nowotworu. Jeszcze kilkanaście lat temu były różne sposoby postępowania. Dzisiaj radioterapia tak naprawdę w około 60% przypadków wszystkich nowotworów jest metodą, która znajdzie swoje miejsce w trakcie leczenia takiego pacjenta. U chorych z rakiem piersi jest to bardzo ważna metoda leczenia, a więc to, co dzisiaj chcę przedstawić, to przede wszystkim pokazać wszystkim paniom, ale i społeczeństwu oraz społeczności nie tylko lokalnej, ale i regionalnej, że jest tutaj bardzo niedaleko taki ośrodek radioterapii, takie centrum, które naprawdę używa technik leczenia, które stosowane są w standardach europejskich i światowych. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej to placówka połączona ze Szpitalem Wojewódzkim w Zamościu. Zapewnia kompleksowe leczenie chorób nowotworowych. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma programy profilaktyczne. Od dawna do dyspozycji pań, czy też pacjentów, czy też nie chorych, ale osób, które są zapraszane na badania profilaktyczne, taki ośrodek profilaktyki tam istnieje. My wspólnie z lekarzami tworzącymi kompleksowość onkologiczną z Wojewódzkiego Szpitala, a więc z lekarzami chemioterapeutami, onkologami klinicznymi oraz zabiegowymi specjalnościami, tworzymy tą kompleksowość. Proszę sobie wyobrazić, że od 2 lat w terenie właśnie naszego ośrodka odbywa się konsylium, a więc konsylium złożone wielospecjalistyczne z wielu specjalistów, łącznie z psychologiem i psychoonkologiem, radiologiem, i omawiany jest każdy przypadek onkologiczny, który będzie wprowadzany w odpowiednie tory terapeutyczne, a więc pacjent znajduje się w centrum zainteresowania. To my dla niego jesteśmy, a nie pacjent dla nas. My wychodzimy do pacjenta, my cały czas o tym opowiadamy. We wtorek mogli o tym usłyszeć uczestnicy konferencji Wygraj z rakiem, podczas której dr Krzysztof Patera mówił o nowoczesnych metodach leczenia raka piersi. Konferencja to też wykład o wpływie diety i odżywiania na nasze zdrowie oraz informacja o programie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego prowadzonego przez biłgorajski Cardioneuromed. O stypendiach sesji Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, ale też przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych nie zabraknie zaproszeń i oferty Rodzina na Go-Karty. Zapraszam na drugą część informacji. 24 osoby otrzymały stypendia Fundacji Fundusz Lokalnej Ziemi Biłgorajskiej. W tym roku dostałem stypendium m.in. za osiągnięcia sportowe i wyniki w konkursach przedmiotowych. Teraz powiemy o kolejnej sesji popularno-naukowej. Mieszkańcy tej ziemi mają udział, a niektórzy znacznie większy w tej walce i końcowym zwycięstwie, czyli w odzyskaniu niepodległości. Już po raz 15 spotkali się młodzi artyści podczas przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych. Bardzo wielu uczestników mamy takich, którzy od 15 lat przyjeżdżają. Są placówki, które od początku przyjeżdżają. Projekt Senior Ważny Codziennie, czyli o kolejnej inicjatywie Fundacji Bliżej Pasji.
Osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi. Już w przyszłym tygodniu kolejne targi zawodowe Strzał w dziesiątkę. Błędem jest przy wyborze dalszego kształcenia to jest właśnie kierowanie się pewną modą. Aktywnie i bezpiecznie, czyli Dzień Seniora w Biłgoraju. Rodzina na gokarty. Można już bezpłatnie wypożyczać 2 gokarty. Gokarty można wypożyczyć bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 16 i w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej po raz kolejny wsparła uzdolnioną młodzież. Tym razem stypendia otrzymały 24 osoby. Fundusz stypendialny powstał w 2000 roku. To był nasz pierwszy cel – pomóc młodzieży pochodzącej z Biłgoraja i okolic, która chciałaby coś w życiu osiągnąć. Chcieliśmy im tę drogę ułatwić, mówił profesor Janusz Solski. Dzisiaj widzimy, że ogromne kwoty poszły już w ciągu tych 20 lat na stypendia, ale to są ogromne efekty. Mamy wspaniałych uczniów, mamy wspaniałych studentów przecież pochodzących z tej ziemi, a później absolwentów. To się wszystko później zwraca, bo oni zaczynają być tymi fundatorami i są związani z naszą fundacją. Także my się bardzo cieszymy jako ci, którzy pracują w fundacji, że możemy cośkolwiek pomóc tej młodzieży z tej ziemi biłgorajskiej. Przez 18 lat fundacja na stypendia przeznaczyła ponad 1,5 miliona złotych. W tym roku prawie 50 tysięcy. Najniższe wyniosło 750 zł, a najwyższe 7 tysięcy. Otrzymały je 24 osoby, w tym uczniowie i studenci z powiatu biłgorajskiego, a wśród nagrodzonych znalazł się m.in. Hubert Mucha, uczeń 4 klasy o profilu mechatronicznym w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Stypendium w wysokości 1,5 tysiąca złotych ufundowała mu firma Ambra. W tym roku dostałem stypendium m.in. za osiągnięcia sportowe i wyniki w konkursach przedmiotowych. Byłem finalistą finału diecezjalnego konkursu teologii katolickiej. I zostałem mistrzem województwa w szachach szybkich, indywidualnie, a także miałem też jakieś mniejsze, drobne sukcesy z jakichś konkursów przedmiotowych czy zawodów szachowych. Do tego jeszcze wysoka średnia. Trzecią klasę technikum ukończył ze średnią ponad 5,2. Uczę się dla siebie, bo chcę coś osiągnąć, ale to miłe, gdy ktoś docenia wysiłek, jaki w to wkładam, mówi Hubert. Stypendium, które otrzymałem, jest tego dowodem. To stypendium bardzo napędza młodzież. Też jeśli wiemy, że mamy szansę otrzymać stypendium, to pomaga nam to w staraniu się i w daniu z siebie więcej w nauce i pozyskania większej wiedzy. A powiedz, na co planujesz przeznaczyć pieniądze? Wiesz już na co? Czy... Mniej więcej mam taki zarys. Planuję uzupełnić trochę mój warsztat narzędziami i zakupić trochę sprzętu komputerowego. Cieszymy się, że nasze stypendia pobudzają i motywują młodzież, że dzięki temu pracuje jeszcze ciężej i wytrwalej, twierdzi profesor Janusz Solski. Dlatego naprawdę warto się starać, a komisja stypendialna doceni wysiłek. Szczególnie punktowane są postępy w nauce. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście bierzemy pod uwagę stopień zamożności ucznia, ale to jest przede wszystkim to jego zapał do tej nauki, postawa w szkole, tego typu klasycznie uczniowskie cechy, że tak się wyrażę. Tegoroczne stypendia wręczono w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, gdzie uczniowie zaprezentowali również część artystyczną. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam i ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne zaprosiło na sesję popularno-naukową poświęconą stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ wysłuchała wykładów dotyczących historii naszego miasta. Biłgorajskie drogi do niepodległości. Tegoroczna sesja odbyła się pod takim hasłem. W ten sposób historia i tradycja naszego regionu zostały wplecione w losy całego państwa. Tak jak wszyscy mieszkańcy ziem polskich jeszcze przed odzyskaniem niepodległości brali jakiś udział w
w tej walce. Nieraz była to cicha walka, ukryta. Tak samo mieszkańcy tej ziemi mają udział, a niektórzy znacznie większy w tej walce i końcowym zwycięstwie, czyli w odzyskaniu niepodległości. I ta konferencja jest poświęcona i wydarzeniom, i postaciom związanym z tym tematem. Podczas konferencji dr Dorota Skakuj, dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, opowiadała o tym, jak wyglądało życie codzienne i sytuacja w naszym powiecie w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości. Powiat biłgorajski w czasie I wojny światowej to jest powiat, który, no właśnie, w którym ta świadomość narodowa się budzi, w którym powoli się to wszystko rozwija. Powstają, tak jak już powiedziałam, polskie szkoły, rozwija się też przemysł. Powstaje na przykład w 1917 roku hurtownia spółdzielcza. Wcześniej na terenie powiatu praktycznie większość handlu, większość przemysłu była w rękach ludności żydowskiej. Ta hurtownia spółdzielcza organizuje, bo ona się tak dziwnie nazywała, nie spółdzielcza, tylko współdzielcza. Poza Dorotą Skakuj głos zabrali również Piotr Flor, Andrzej Czacharowski, Tomasz Brytan oraz Adam Balicki. Sesja, jak też i wiele wydarzeń tutaj w tym roku związane są z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Właśnie zawsze tego 11 listopada wspominamy tę rocznicę odzyskania niepodległości, kiedy to nasze państwo właśnie po 123 latach niewoli odzyskało wolność. Z jednej strony było to możliwe dzięki, czy przede wszystkim sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, na którą złożyła się klęska osłabionych naszych zaborców. Z drugiej też i gotowość do tego, że Polacy wykształcili chociażby elity, władze, które mogły później w tym nowym, nowodrodzonym państwie mogły przejąć władzę. Po odzyskaniu niepodległości powiat biłgorajski stał się jednym z 19 powiatów utworzonego 14 sierpnia 1919 roku województwa lubelskiego. Już po raz 15 na scenie Biłgorajskiego Centrum Kultury zaprezentowały się zespoły z całego powiatu. Biłgorajski przegląd twórczości muzyczno-teatralnej osób niepełnosprawnych to niepowtarzalna możliwość prezentacji działalności kulturalno-aktorskiej osób niepełnosprawnych. To nie konkurs czy festiwal. Wszyscy, którzy w nim występują, są już zwycięzcami. Od 15 lat Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem zaprasza na biłgorajski przegląd twórczości muzyczno-teatralnej osób niepełnosprawnych. Z roku na rok cieszy się on ogromnym zainteresowaniem uczestników. Czasy się zmieniają, bo się zmieniają. Otoczenie nam się zmienia, bo się nam zmienia. Repertuar nam się zmieniają. Uczestnicy trochę nam się zmieniają się prawdopodobnie pod kątem artyzmu, który prezentują. No w końcu 15 lat doświadczeń bycia na scenie. A bardzo wielu uczestników mamy takich, którzy od 15 lat przyjeżdżają. Są placówki, które od początku przyjeżdżają, które widzą, że się zmieniło. My się bardzo cieszymy, że możemy to robić w Biłgorajskim Centrum. Naprawdę. Scena. Magia sceny zawsze działała i działa tutaj. Zresztą na takie święto sztuki nie wyobrażam sobie innego miejsca. Rozrastamy się też pod względem zainteresowania. Zainteresowanie mamy większe, aniżeli później liczba zespołów występujących. W tym roku, tak jak powiedziałem, 12. Nie wszystkie, które były zainteresowane, przyjechały, nie wszystkie potwierdziły, nie wszystkie, przepraszam, ale przyjęliśmy ze względów też organizacyjnych. Formuła też jest taka, że my to chcemy zamknąć w ciągu jednego dnia, ale taką zwartą imprezą. David played and they please the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Przegląd gromadzi podopiecznych kilkunastu placówek, których wiek waha się od 7 do 70 lat. Wśród innych festiwali organizowanych wyróżnia się on różnorodną formą prezentacji i bardzo żywiołową publicznością. Wydaje mi się, że bardzo poszliśmy do przodu. Przypominam sobie nasze pierwsze przeglądy, zresztą już o tym opowiadałam nieraz, że to był przegląd w szkole podstawowej na sali gimnastycznej. W tej chwili już 15 rok i cieszę się, nie spodziewałam się i myślę, że jest fajnie.
Każdą edycję imprezy tworzą różnorodne formy sceniczne, od solowych występów wokalnych po złożone formy teatralne. Zaczyna się od napisania scenariusza, później są długotrwałe próby z uczestnikami. Mamy takie zajęcia ogólnowarsztatowe, bawimy się muzyką i tańcem i tam wyłapuje uczestników, którzy fajnie sobie w danym momencie radzą. To znaczy, zawsze powtarzam to, że wykorzystujemy niepełnosprawność osoby jako atut w spektaklu. Dochodzi do tego muzyka, która nas bardzo inspiruje i około 2-3 miesięcy pracujemy później nad spektaklem. Cały przegląd przygotowujemy też około 2 miesięcy. To też jest ważne, że ma to formę przeglądu, prawda? Czyli od razu właśnie, można powiedzieć, tak. Wszyscy są zwycięzcami. Tak, nie chciałam nigdy stwarzać tutaj jakiejś konkurencji. Mamy tak dużo konkurencji w dzisiejszych czasach, że myślę, że możemy po prostu pokazać to, co potrafimy robić najlepiej. Czyli występować na scenie. Przegląd ma swoją wierną publiczność, która reaguje nadzwyczaj żywiołowo i często długimi oklaskami nie pozwala występującym artystom opuścić sceny. Fundacja Bliżej Pasji realizuje projekt Senior Ważny codziennie. W jego ramach grupy seniorów organizują różne inicjatywy. Na jedną z nich zaprosiły osoby starsze skupione wokół Biłgorajskiego Związku Niewidomych. 15 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Białej Laski. To święto osób niedowidzących i niewidomych. Ważny moment na przypomnienie. Że osoby niewidome i słabowidzące są obecne w naszym społeczeństwie oraz uczestniczą w nim na równi z osobami pełnosprawnymi. W Biłgoraju w piątek osoby zrzeszone w Związku Niewidomych koło Biłgoraj zorganizowały spotkanie, podczas którego Danuta Borek wygłosiła krótki referat o Dniu Białej Laski. To jest międzynarodowe święto Dnia Białej Laski. Święto ociemniałych, niewidomych, słabowidzących. W tym dniu mogą wszyscy niewidomi po prostu mogą w tym dniu wyjść z domu, spotkać się, mogą tutaj z nami przyjść i właśnie tak jest. Wychodzą z tych domów, z tych czterech ścian, co przybywają ciągle, mogą dzisiaj wyjść z domu, mogą spotkać się z innymi, porozmawiać o swoich sprawach, o swoich problemach. To było spotkanie, podczas którego zaplanowano prezentacje artystyczne, był poczęstunek, zaproszono gości. Tradycyjnie odśpiewano hymn osób niewidomych. Żyjemy tak jak inni, choć mamy wiele trosk, lecz nie jesteśmy winni, że nas tak wybrał los. Do Biłgorajskiego Koła Związku Niewidomych należy ponad 100 osób. Spotykają się systematycznie w każdy piątek w biurze na Placu Wolności. Żeby zostać członkiem koła, trzeba mieć stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany. Biłgorajskie obchody Dnia Białej Laski zostały zorganizowane w ramach projektu Senior Ważny Codziennie, realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji. Jaką szkołę wybrać się? Na to pytanie już niedługo będą musieli odpowiedzieć sobie gimnazjaliści, uczniowie 8 klas szkół podstawowych. Dlatego też w piątek 26 października w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się targi Zawodowy Strzał w Dziesiątkę. Na to wydarzenie zapraszam Adam Balicki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. I nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być mechanikiem, czy być kelnerem, czy w ogóle podjąć kształcenie na poziomie ogólnym, na poziomie liceum ogólnokształcącego. A więc to trzeba wyczuć i trzeba przede wszystkim zbadać te predyspozycje i wybierać takie zawody, które chcielibyśmy wykonywać, ale również trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ten zawód ma dać nam przyszłość, ma dać nam utrzymanie. Targi Zawodowy Strzał w Dziesiątkę odbędą się w piątek 26 października w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Teraz w informacjach biłgorajskich zaproszenie na Dzień Seniora w naszym mieście. Na to spotkanie pod hasłem Aktywnie i Bezpiecznie zaprasza oddział ZUS. Odbędzie się ono w Biłgorajskim Centrum Kultury już 26 października, a podczas wydarzenia dowiedzieć się będzie można m.in. jak podwyższyć emeryturę, czy co może dać seniorowi konto w banku. Nie zabraknie też występów artystycznych i bezpłatnych badań.
Spotkanie rozpocznie się od wykładu ZUS dla seniora dotyczącego waloryzacji emerytur i rent. Będzie można uzyskać odpowiedź na pytanie, czy emeryci i renciści mogą dorabiać i od czego zależy wysokość emerytury oraz bezpieczeństwo seniora. Następnie wszyscy zgromadzeni poznają projekt Bezpieczny Senior, który zaprezentuje przedstawiciel biłgorajskiej komendy. Tego popołudnie nie zabraknie również występów artystycznych Klubu Seniora Złoty Wiek oraz Klubu Seniora Złota Jesień. Chętni będą mogli wykonać bezpłatny pomiar glukozy oraz ciśnienia krwi oraz zapoznać się z ofertą promującą Bank Pocztowy. Serdecznie zapraszamy do Biłgorajskiego Centrum Kultury 26 października na godzinę 12. W maju zachęcaliśmy Państwa do wsparcia inicjatywy rodziców z domku przedszkolaka pod hasłem Rodzina na gokarty, która zakładała zakup dwóch dwuosobowych gokartów. Udało się ją zrealizować i zgodnie z obietnicą można już nieodpłatnie wypożyczać pojazdy na przejażdżki. Dwa gokarty zostały zakupione dzięki akcji firmy Tesco Decydujesz, Pomagamy. Wniosek zdecydowali się zgłosić rodzice przedszkolaków, którzy założyli stowarzyszenie pod nazwą Domek Przedszkolaka. Dotychczas udało się zrealizować kilka przedsięwzięć dla i wspólnie z dziećmi. Kolejnym było Rodzina na gokarty. Już zakupiliśmy dwa gokarty. Udało nam się kupić lepsze, można powiedzieć, urządzenia, bo markowej firmy Berg. Gokarty można wypożyczyć bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 16 i w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu. Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu, zachęcanie do uprawiania sportu, wzmocnienie więzi rodzinnych. Dzieci poznały również zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Cieszymy się, że dostaliśmy 3000 zł. Część pieniążków dołożyliśmy z przedszkola. I udało nam się właśnie zakupić fajne gokarty, bo myślę, że będzie wielka radość, jak dzieciaki będą mogły rodzinnie spędzić czas. Wypożyczamy osobom dorosłym, rodzic z dzieckiem może wypożyczyć. W wieku przedszkolnym, bo tam jest też 130 cała nośność tego gokarta, więc ojciec, czy tam osoba dorosła i dziecko, to waga 130 kg. Nie może być przekroczone. Nie może być przekroczone, żeby to było bezpiecznie. Gokarty można bezpłatnie wypożyczyć każdego dnia tygodnia, oczywiście po zapoznaniu się z regulaminem i wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia. Na dziś to wszystko. Polecamy oczywiście nasze programy dostępne na stronie www.bck.lbl.pl i na Facebooku. Miłego weekendu życzę i proszę Państwa, jak powiedział Andrzej Ballo, o ludzi należy dbać za ich życia. Więc zadbajmy o siebie i zagłosujmy w tych wyborach. Do zobaczenia.